Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nadnaturalnego Kasa. Tym razem lato, moi drodzy, tak jest, przeskoczyliśmy o jedną porę roku. Wiosna mi umknęła, ale nic się nie martwcie. Ja, kochani, planuję niedługo live'a, tak jest. Więc pomyślałam sobie, że fajnie będzie z Wami stworzyć coś właśnie w Nadnaturalnym Kasie i będzie to właśnie ta nieszczęsna wiosna, która nam, słuchajcie, umknęła, która mi umknęła. Stworzymy sobie ją właśnie na live'ie razem. Kiedy będzie live, słuchajcie, w niedalekiej przyszłości, tak jest, jeszcze Wam dokładnie nie powiem, ale za niedługo będzie live. Kochani, tworzę lato dla Was, bo lato też o mało co by mi umknęło, prawda? Już też właśnie ma się ku końcowi. Więc najwyższa pora, prawda, żeby zrobić lato. Jak wspominałam przed momentem, wiosnę zrobimy sobie razem właśnie na live'ie. Słuchajcie, wiem, że mówiłam, że będzie facet następny, nie? Ostatnio właśnie jak robiłam chyba zimę, tak jest. Ale słuchajcie, nie będę robić tego faceta, nie będę robić nic na siłę, bo wiecie, że ja nie potrafię fajnie facetów zrobić, stworzyć w Simsach, więc sobie to po prostu daruję. Może kiedyś, ale już Wam nie będę obiecywać, bo widzicie, nie dotrzymałam niestety obietnicy, za co serdecznie Was przepraszam, no ale nic na siłę, słuchajcie, nie, jakoś nie wiem, jakoś mi nie pasuje po prostu robienie tak, tworzenie męskich Simów w The Sims 4, ogólnie w The Sims 3 zresztą tak samo, w każdej jednej części. Jakoś, słuchajcie, nie mam do tego serca, nie mam do tego talentu, przede wszystkim, więc sobie to na razie przynajmniej daruję. Może kiedyś coś się, słuchajcie, pojawi, jakiś nadnaturalny Sim, tak jest. Moje piękne włosy, słuchajcie, z syrenie, zobaczcie, jakie te włosy są piękne. Co prawda, one nieco zniekształcają głowy, jak widzicie, ta góra, jest ich po prostu za dużo tutaj na czubku głowy i przez to ta twarzyczka w środku tych włosów, tak, tych fal, wydaje się taka mała, drobna, ale wiecie co, ja zaraz tutaj naszej pani Lato dam taką piękną koronę złotą. I ona tak fajnie właśnie, powiedzmy, że wyreguluje kształt tego czubka, tej głowy. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, ale zobaczycie za chwilę właśnie, że ta korona nieco właśnie, nieco ładniej po prostu uformuje całą tą główkę i twarzyczkę. Co prawda, moja tutaj pani Lato wyglądała dużo lepiej w innych fryzurach niż w tej, ale tak strasznie, słuchajcie, tak cholernie się uparłam na te włosy, ponieważ one są takie piękne, długie, falujące i takie syrenie, nie? Fajne są. Szkoda, że ich nie miałam właśnie jak tworzyłam syrenę, no ale dobra, już po ptokach. Do lata też pasują. Słuchajcie, uparłam się na te włosy, bo one są przepiękne i są przedługie przede wszystkim i mam taką wizję mojego lata topless, tak jest, a te włosy fajnie zasłaniają cycuszki, że tak powiem, żeby tu nikogo, słuchajcie, nie urazić, prawda, żeby nikt nie poczuł się, słuchajcie, zbulwersowany. Więc takie fajne, długie włosy właśnie, które zasłonią po prostu, no, jak mówiłam przed chwilą, piersi, prawda? We'll be right back.
piękna suknia, co? No będzie tak, moje lato będzie topless w jednym ze strojów codziennych, bo tylko stroje codzienne właśnie jej tutaj podobierałam, ale musi mieć, oczywiście musi mieć taką piękną, złotą, ciepłą, gorącą, tak? Bo ona mi się tak kojarzy po prostu z takim słońcem bardziej, prawda? Zresztą no jak lato, ta suknia, zobaczcie jaka jest przepiękna. Właśnie jeszcze miałam Wam wspomnieć, że mody oczywiście będą pod filmem, ale słuchajcie, w przeciągu paru dni, tak? Będę je wrzucać, bo nie jestem w stanie po prostu ich znaleźć. To są tak, niektóre to są takie starocie, słuchajcie, że masakra. Ten tatuaż też jest genialny. To jest taki jakby, nie wiem, jakby taki brokat, słuchajcie, słoneczny. Wszystko takie w klimacie błyszczące musi być. Tak promienna cera, letnia opalona skóra. Tak właśnie starałam się tworzyć moje lato. Taką mam zresztą wizję, prawda, lata, jeżeli miałoby być ono kobietą. O właśnie tak. To jak mówiłam przed momentem, słuchajcie, mody Wam podam właśnie w przeciągu kilku dni, postaram się właśnie je wrzucić, żeby nie było, także nie pytajcie się, gdzie mody, nie krzyczcie na mnie w komentarzach. Będą mody, tylko musicie troszeczkę poczekać na nie. No i okej, słuchajcie, tak się prezentuje, tak się przedstawia moja wizja lata, voilà. Dobrałam jej tylko stroje codzienne, ja zresztą rzadko tym nadnaturalnym postaciom, jak wiecie, dobieram jakieś tam oficjalne, sportowe i tak dalej. Przeważnie jak już dobieram kilka, to tylko właśnie wrzucam je w stroje codzienne, tak też zrobiłam z naszym latem, proszę bardzo, to jest druga suknia, tu ma taki fajny strój, tu i dałam ten kokacz, w którym też fantastycznie wygląda. Proszę bardzo, promienna skóra, promienna cera musi być. I mój ulubiony, słuchajcie, to jest taki, no powiedzmy, topless. No muszą być te nakładki, jak już mówiłam wcześniej, że nie chcę nikogo tutaj, prawda, zbulwersować, nie daj Boże, jakimś prześwitującym sutkiem. Więc, kochani, tak wygląda moje lato. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I jeszcze tylko szybciutko chciałam Wam właśnie wspomnieć, że za niedługo możecie się spodziewać na kanale Audiologu. I będzie to taki dość poważny właśnie audiolog, będę poruszać tam kwestie kanału, ponieważ mam zamiar wprowadzić dużo zmian, będą to dość radykalne zmiany, nie wszystkim się spodobają, to już wiem. Będę po prostu, słuchajcie, robić gruntowne, generalne porządki. Fajnie by było, jakbyście wysłuchali tego audiologu, który się pojawi wkrótce, żeby po prostu później nie było zdziwienia, prawda? No. No to w sumie tyle, kochani. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że moje lato, moja wizja lata Wam się podoba. Zapraszam Was serdecznie na króciutki pokaz takich zdjątek, które dla Was zrobiłam. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Buziole, pa, pa.